Halo, halo, witam serdecznie w 37 już chyba odcinku z serii Stellar Blade. No i w dzisiejszym materiale postaram się zwiedzić południowe części Wielkiej Pustyni. Z tego co widziałem, mamy nawet pojedynczą misję poboczną z tej oto strony, więc postaram się to wykonać. Może będzie to jakieś dłuższe zadanie, kto wie. Tych terenów akurat jakoś super szczegółowo do tej pory nie sprawdzałem. Więc proszę bardzo, zobaczmy bardziej otwarte tereny. Co my tu w ogóle mamy? Jakieś w ogóle ruchome piaski, więc trzeba uważać z tamtej strony. Może było łatwo zginąć. I czy ja dobrze idę? Tak, jestem zaraz koło miejsca. Jeszcze jakaś pułapka. Tędy? I czego to robactwo strzegło? Tędy jakieś mamy jeszcze skrytki? O, bohater się schował. Co ty kombinujesz? Thank you so much, Angel. You saved me. I owe you one, Angel. I would have been cut to ribbons if you hadn't come along when you did. You should go back to Zion. Hey, wait. Angel, I have something to tell you. What? You should stumble on a collapsed tunnel a little way south of here. Go on. If you go there, that's where you'll find a distressed angel. A distressed angel? Are you saying there are survivors? Yeah. I saw it with my own two eyes. But it was terrifying. I didn't dare move closer. It was singing a sad but beautiful song. Like it was waiting for someone to come and help. But I knew I just wasn't capable of doing it myself. Thank you. I'll go there. Okej, misja Upadły Anioł. To ciekawa sprawa, czyli z tej oto strony. No, sama ścieżka nie będzie jakaś super prosta, ponieważ na przykład tędy mamy tereny poblokowane. Dobra, tego załatwię na samym wstępie. O, jeszcze czegoś strzek się okazuje. Jeszcze jakieś zwłoki? Dobra, da przeczesać, raczej nie da radę. Bez żadnych dodatkowych informacji z tego co widzę. No dobra, to trzeba na oko będzie się przedostać, jedna opcja. Może jeszcze w okolicy będą inne interesujące szczegóły, zobaczmy. Skanowanie nic nam już nie daje. Tędy? Coś tam było widać na daleko? O, jest i safe room. Nawet z możliwością teleportacji. Wyśmienicie. No, mogę w sumie odpocząć. Jeżeli bym tego nie zrobił i bym zginął, to nie wiem, gdzie bym się zrespił w sumie. Przy jakimś innym save'ie chyba. No dobra, chodźmy w takim razie do misji. Aj, zdążył jeszcze wystrzelić to jakieś... Czy on mi zadał teraz połowę zdrowia dosłownie? Jakie są w ogóle obrażenia tego robota? To jest niesamowite. Tego się nie spodziewałem. A, czyli trzeba będzie z góry przeskoczyć najlepiej. O, mogą być pułapki. Może tego bym zaszedł, kamany. Ale robota już się nie da zajść. On jest tak czujny. Ma skanery dookoła głowy. Ej,
Okej, okazuje się, że idę nawet w dobrą stronę. Myślałem, że to jakoś niżej będzie jednak. A, to w sumie fajna sprawa. Czyli co, przeskakujemy? Co jest? What the hell? Ja to przetrwałem tak na farcie, że nie wiem. Myślę, że pode mną coś jest. A, bo to snajper. Dobra, to mamy niezły klops. To jest najbardziej przerażający wróg za wszystkich. Okej, czy on się deaktywuje na chwilę, jak mnie nie widzi? Może bym zesprintował w jego stronę zaraz. Dobra, próbujemy. Nie da rady kolesia zajść, to jest najbardziej przerażający wróg ze wszystkich, pomocy. Nie ma sensu w ogóle z nim walczyć nawet. Po prostu muszę przebiec tyle. Wieżyczka to jest final boss, ja wam mówię, to jest trudniejszy przeciwnik niż będzie ostateczny boss w tej grze, jestem przekonany. Ten wróg jest tak niezbalansowany, że to jest głupota. Kto widział jakie jest snajpera w różnych grach, żeby strzał takie hity z pół metra? Czyli chyba idę w dobrą stronę. Problem polega na tym, że straciłem już 3 leczenia. Więc jeżeli byłaby jakaś walka z bossem, to mogą być kłopoty. Przy okazji jakaś jeszcze muzyka churalna. To jest to? Adam, scan the airborne squad member. It's a 4th airborne squad member. This is not a song. It only sounds like a song because the repeated voice is being refracted. Lily, can you decode it? Sure, I can try. 4th airborne squad. Traitor in our midst. Watch out. Trap. Unable to control movements. Pain, eternal pain. Let me rest. Cut the power. Please, end it. What should we do? You know what it is she wants. Okej, możemy jeszcze zeskanować to jakieś mana, czy co? It's over. Yes. May your memories live on forever. May your memories live on forever. Misja Upadły Anioł zakończona. Nie muszę się już wracać do bohatera, żeby zdawać mu relacje. No to w sumie i tak dobrze. Chciałem jeszcze zobaczyć resztę terenów. Są dosyć jednak podejrzane. Jakieś informacje? Słowa mówione, odnalezienie spokoju przed śmiercią. Moi pozostali towarzysze uciekli na zachód wielkiej pustyni. Udało mi się wydobyć dane i fundusze Sojuszu Wyzwolenia Zionu. Jeśli pójdą wzdłuż muru wznoszącego się na pustyni i uciekną na daleki jej zachód, to będą bezpieczni. El Ma Kui Sha. Rzeźnicy, niech dosięgnie was klątwa Matki Sfery. Wydaje mi się, że w tamtych lokacjach przy Wielkim Murze na zachodzie już widziałem jakieś inne trupy, więc chyba im się nie udało, jeżeli są ze sobą powiązani. Tam dobra, da się przedostać. Jeszcze nie wszystko. Słowa mówione, przyjęcie śmierci z uśmiechem. Słyszę piosenkę, słyszę śpiew. Jest tuż obok. Dochodzi zza ściany. To taka smutna piosenka. Czy to prośba o pomoc, czy moje pocieszenie? Słyszę piosenkę, słyszę śpiew. Jest tuż obok mnie, dochodzi zza tej ściany. No, to nie była jednak piosenka, się okazuje.
A w każdym razie, co ja muszę zrobić? Tam trzeba jakkolwiek doskoczyć. Ale to nie wiem. Może jeszcze z góry, o tędy. Może z tej platformy do obrady na triple jumpie. O. O, nie było to aż takie ciężkie. Z kolei trochę expa. Zawsze się przydam. No jeszcze mógłbym się wycofać na poprzednie regiony. Czy to ma jakikolwiek sens? No to w sumie na samym początku mogę to wykonywać. Dobra. To wygląda bardziej interesująco, jak ja w ogóle skaczę. Tędy na przykład zobaczmy wikoiny. Tak jest. Nic mi nie umknie. Jeszcze jeden. Wiara Jerema. Jeśli się zjednoczymy, jeśli staniemy się jedną istotą, wtedy ona powstanie z gruzów. Tego nauczył nas Orkal. Tylko do tego przetrwaliśmy tak długo. Dobra, problem polega na tym, że jeszcze wieżyczka była w okolicy. Jej się najbardziej obawiam. Ale chyba nie ma zasięgu, całe szczęście. O, dobra, jeszcze skrót. A, to fajne w sumie nowości. Tędy. Też nie wiem, czy dostęp do lokacji byłby taki prosty jakoś z innej strony. Więc od razu warto sprawdzić. O, przeciwnik. I to dwójka nawet. Gdzie są backstaby w tej grze? Jak to nie dał rady? Co jest? Porąbało. No nie, jeszcze tego drugiego zaatakowałem. Teraz będzie mi hity sprzedawał również. Co to wygląda? No jak ja mam przetrwać, jak mi dwójka jednocześnie combo sprzedaje? Dobra. To jeden z trudniejszych wrogów. Nawet pojedynczy, a tu mieliśmy dwójkę jednocześnie. Coś dalej? A, tam jeszcze jest jakieś maksymalne zdrowie czy tam życie po drugiej stronie. Tędy przejdziemy, bo właśnie się zastanawiałem, jak to zrobić. Proszę bardzo, więcej maksymalnego zdrowia albo many. O, proszę bardzo, dobra. Warto było jednak eksplorować. Czyli co, zrobiliśmy jakieś trochę większe kółko po tych wszystkich autostradach. Wydaje mi się, że w szczególności na nich były najbardziej interesujące kwestie. Nie wiem, czy jeszcze byłoby coś pod nami albo w okolicy. To w okolicy też sprawdzałem, to była ta ogromna wieża. Może pamiętacie? O, proszę bardzo, jakieś jeszcze rzeczy na samym dole? Nie, to bez sensu. Tak na szybko, jak już jestem w okolicy, może warto przeczesać tereny.
Szukam i niczego nie widzę. Nawet bez sensu chyba wchodzić w pojedynki. Jeżeli koleś niczego nie strzeże. Więc to było chyba na tyle. Tu jeszcze chyba nie sprawdzam jakoś dokładnie budynku. Ale nie widzę żadnej możliwości. Wspinaczki niestety, no cóż. Może jakoś z innej strony, tędy? Nie, to tylko pewna śmierć się szykuje. Nie ma opcji. Czy tak się prezentuje świat? W sumie mówiąc szczerze, wydaje mi się, że dosyć szczegółowo sprawdziłem całą lokację. Więc chyba mógłbym się już teleportować do wyjścia. I wykonywać jakieś jeszcze inne zadania. Kolejne zadania były na pustkowiach z kolei, czyli będę się musiał teleportować w zupełnie inną stronę. Więc w sumie zaraz widzimy się na miejscu. Dobra, więc próbowałem jeszcze wykonywać jakieś misje poboczne, ale niestety na stan obecny są jakieś dosłownie niemożliwe do wykonania. Na przykład była zagadka z łowieniem ryb, ale ta ryba, którą muszę złowić, jest na jakimś, nie wiem, zbyt wysokim poziomie. I to skutkuje w tym, że muszę jakoś tam super spamować. I to jest chyba na razie niemożliwe. Muszę chyba polepszyć się, jeżeli chodzi o łowienie ryb, o tą sztukę. Jeszcze druga kwestia. Miałem jakąś zagadkę polegającą na otworzeniu skrytki, ale muszę jakieś hasło poznać i nie wiem, gdzie to się znajduje, więc chyba pójdę na misję główną. Tak, nie może być żadnych. Then let's not waste any time. Dobra, nie tracimy czasu i idziemy na kolejny pojedynek w takim razie. Teraz jestem o wiele lepszy, ulepszony, więc raczej powinienem bohaterka całkowicie zamordować. Przy okazji mamy jeszcze jakieś tam tachyonowe ostrze. Czy ja mogę je aktywować jakkolwiek? O, proszę bardzo. Przecież bohaterka nie ma szans, absolutnie. Ale jeden jeszcze jakieś dodatkowe umiejętności różnego rodzaju. Jeszcze mam chyba nieskończoną ilość zdrowia teraz, czy jak to jest? Nie mam paska zdrowia. Chciałbym się do niej zbliżyć, come on. Za daleko. Nie mogę się przybliżyć za pomocą trójkąta, mogę, come on. To jest dopiero niekończące się kombo z jej strony. Just as I heard, outsider. This place is deeper and darker than the last. Please,
Be careful. Czyli tak zwana strażniczka Shael. Dobra, chyba warto było się jednak trochę uzupełnić. Nie, no, mówiąc szczerze, nie była jakaś super ciężka. Wydaje mi się, że na mniej więcej tym samym poziomie, co pierwsza, z którą walczyłem. Więc ja od tamtej pory się jednak ulepszyłem na tysiące sposobów. Mam na przykład to ulti straszliwe, że w zasadzie jestem nieśmiertelny, więc walka była raczej dosyć prosta. No dobra, więc tym jest raczej zakończę dzisiejszy odcinek. W kolejnym materiale pójdę już na główną historię, ponieważ nie widzę żadnych innych kwestii pobocznych. Więc jeżeli interesuje Was kontynuacja przygody, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne materiały. No i w sumie tyle, ja się z tym żegnam, no jutra.